Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Noris, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Postal 2 Share the Pain. I znowu mi się coś lagowało. Ale dobra, dzisiaj mamy środę i jakie toż to zadanie mamy do wykonania? Boże. Obsikać tatę na cmentarzu. Fajnie, nie? Zagłosować, to chyba będzie proste. I zdobyć choinkę w środku lata. Może to być mało zadań, ale jak widzieliście, są rozmieszczone na całej szerokości. O, przepraszam. Dobra już. Miałem mały telefon, którego nie zdążyłem odebrać, ale zadzwoni jeszcze raz. No i zadzwoni, jestem tego pewien. Urna. Tutaj mamy urnę. Czyli tak, głosowanie. Czyli wszystko wychodzi na to, że... Good morning. Tylko dla obsługi. No to głosowanie jak na górze. O, panowie. Fajny koleś. No to głosujemy. Co za pojeb to projektował? Mhm. Cholera, nawet nie wiem, na kogo to było. Zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. To może jeszcze tutaj damy. Psia krew! Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Na pewno. Prościzna. No. Zagłosowaliśmy. I jest gites majonez. Teraz gdzie? Na cmentarz pójdziemy. Kościół i cmentarz, no to idziemy tędy. Jak dobrze pamiętam, trzeba przejść przez... Paradise Mall? Tak. Pamiętacie, w tamtym odcinku miałem... W poprzednim odcinku miałem bardzo duże problemy z tym. Running with scissors. Jeżeli ta osoba, ta, która do mnie dzwoniła, to ogląda, no przepraszam, że nie odebrałem. Wybaczycie mi na pewno. Kotek. A to mi w kieszeni tak miauczą te koty. Fajnie. Brać go! Fuck you. Kurwa! Tak. Puk, puk. Ach, gabinet w kiblu. O! Znowu ten przeklęty kot. Brać go! Wydaje się. Wow! Tylko moja broń nie rozumie. Oj, to chyba był mój pies. Czuję, no.
Jazda, dziewczyno! Dobra, to trzeba tutaj trochę ugasić. Dobra, mam. O, tak. Wow. A coś pierdzielnęło, ho, ho. Dobra, w tą stronę idziemy, oczywiście. I przestań mi mulić, kolego. Ostatnio mam duże problemy z tym frapsem, nie wiem dlaczego. Dobra. Praktycznie jesteśmy już w domu, bo wiem jak tam dojść. Cud. Wow! Uciekamy, uciekamy! Dobra, ja spadam, bo zaraz będzie cienko. Dobrze, że przynajmniej mi oddali pistolety. Okej. Tutaj trochę porozrabiam trochę na tym biurku. Wybaczycie mi pewnie. Znowu te Arab... Nie. Taliby. Jakby to są taliby. No. F5, szybki zapis, bo jak nie, to będziemy gryźć ziemię. Tak. Jest. Snajpereczka. Już mi lepiej. Mi też. No co chodziło? A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Fuck. Gdzie są jeszcze te taliby? Pchać się starczy dla każdego. No właśnie, nie pchać się, starczy dla każdego. Jasna cholera! Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! No widzisz, chamy no na miejscu, no. Spadaj! Wiem, co Dobra. Myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. A to dziwne, wiesz? Fuck. Znowu te taliby. Cepy znowu, siury jakieś. Możecie przestać mulić? O-o. A nie, to mój to piesek Champ. Fajny chłopak.
O, jest. Ja zapiszę. Nie, moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle, co ty. Możesz się przymknąć? O, psik. Aha. Rośnijcie kwiat... Dalej! Auć! No i teraz chyba będzie trzeba od nich uciec. Pokrak śpi, to trzeba go obudzić. Zrobimy to tutaj? No, tu powinno być bezpiecznie. Dziś nie wtorek, nie, środa. Kto pierwszy? Ty byłeś pierwszy ostatnio, teraz ja. Wstawaj! Co jest? O Jezu! Rośnijcie kwiatki zdrowe! Masz, masz! Tylko się nie zarzyka jeszcze raz. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej! Tylko leć co ty? Spadać! W ogóle co ja mam na sobie? Jak ja wyglądam? Ale kaska się zawsze przyda jakaś. Czemu to jest krzesło elektryczne? Czy co to jest? Co wy chcecie ze mną zrobić? O matko boska, jestem pokrakiem! No świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Nie no, w tym nie mogę wrócić do domu. Jest jeszcze jedno zadanie. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Dobrze. O matko kochana. Matko kochana, trzech, dwóch z łopatą i jeden z pistoletem, no to jest... Kurde. Szybko, 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 let's go! Kaj jest pluwa. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. No dobra, ale ja chcę spluwę jakąś. Dobra, niech będzie młotów, jak zawsze się jakiś przyda, nie? Jezus. Jest! No szkoda, że tylko 12, ale dobra, powinno wystarczyć. Okidoki. Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, byście się na mnie rzucili! Dobra, skończ dramatyzować. Mnie to wnerwia powoli. Tylko którędy teraz? Już mi lepiej. Chyba tędy. Mi się zresztą wydaje.
Nie sejwowałeś przed chwilą? Nie przypominam sobie. O! Jest moja faja zdrowia. Dun 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 dun. O Jezus, następne. Kto to kurde jest za przeproszenie? Przecież nie. Wszystkie koty straciłem, co miałem. Boże. I co one poczną beze mnie? Dobra, tak to go nie zabije. Ale tak, to już jest całkiem co innego. No. No dobra, poszło. Co tu jeszcze mamy? Ops. O, ten szajs jednak działa. No nie? Dobry szajsik. O-o. No dobra, idziemy. Fuck. Kurde, nie wiem jak to się przechodziło kiedyś. Dawaj, 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 jest. Boczkie. Aha. Od razu zarobię zapis, bo drugi raz bym chyba nie wyrobił. Nie wyrobił. Na hama wbijamy. No, ogarnęło się trochę przy okazji. O, proszę. Spluwka. Au. Dobra. Dobrze wysmażone przyszłości. Tylko poczekam, aż się tutaj to wszystko spali. To całe dziadostwo, bo... jeszcze mnie podjarają i będzie Saigon. Dobrze, że w tym zamontowali rozporek. W tym... Co, a co to jest? To te. Fuck. Co on zrobił w tym momencie? No na razie sobie tą pizzą ulepszę. Coś! No coś tu kapie wam. Myślałem, że to granat jest. Pewnie uważasz, że nie jesteś miłym człowiekiem. No jesteś miłym człowiekiem, nie wiem co oni. To są po prostu ludzie, którzy... cię nie znają, no jesteś po prostu koleś bardzo miłym człowiekiem. Ja cię osobiście lubię. No, a ten co? Nie, no tak to ja się nie będę bawił.
Zobaczycie mi, jak sobie... Bez dwóch... No to chodziło. Ty chamie. No. W końcu. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Nie chciałbym tam wpaść teraz. Ja mam nadzieję, że tam nie wpadnę nigdzie w ogóle. Co jest? Ha! Chciałem mu bardzo pogratulować. What the fuck? Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Surprise! Dobra, nie. Mordę. Fuck. Kurde. No, snajpereczka, dobra sprawa. Koleś, to ty zacząłeś, wiesz? Ja tylko chciałem... ja nic nie chciałem. Co tu mamy? Cóż, chyba nie spodobałem się tym ludziom. Lepiej zachowałem się. O, wsiury! No to tak, teraz proszę bardzo. Proszę bardzo, gdzie ja teraz wyjdę, bo ja już kurde nie wiem po prostu. O, mamy faję zdrowia. O, trzy fajki. Ludzie, nie patrzcie na mnie nawet. Przejdę i przyjmę to na klatę. Przyjmę to na klatę. Dobrze, ja w ogóle idę? Źle, ale dobra, pójdziemy tędy. Odbierzemy pranie i pójdziemy po choinkę. No jak na bank, to od razu możemy. Masz szczęście, że się nie odezwała baba jedna. Proszę cię, nie ścinaj mi teraz. Nie to żeby coś, nie, ale... Nie to żeby coś, ale nie wiem, dlaczego ten kot spadł mi na łeb prawie. Ich? Po niemiecku ja. Keine Idee. Gdzie my jesteśmy? To teraz trzeba będzie odbić w lewo. Ale najpierw złożymy wizytę w tym miejscu, które bardzo lubię. Może coś teraz tam będzie. Fajnie jakby było dużo amunicji. Granaty to granaty, przed granatami to o. Jak ten czwóreczka? 132. No!
Ała! Ała! Nie udawaj takiego już poszkodowanego, dobra? Nie śmiejcie się tylko. Jednokierunkowa! No właśnie. To jest najlepszy sposób na pokazanie kolesiowi, gdzie jest jego droga. Ło! Znowu jakiś traktor domowej roboty mi jedzie za oknem. Nie wiem, czy wy też to słyszeliście. Ale mam nadzieję, że nie, bo... A, zaraz będziemy na miejscu. Co tam mamy? Kij z tym. Kurde, no nie wiem dlaczego... Co te wsiury do mnie mają, no? Po co mnie przybrały za jakiegoś, nie wiem, króliczka Playboya, czy... Choć nie wiem, czy można to tak nazwać. To... Ten strój, w jaki zostałem w tym momencie przebrany, niestety... Nie mogę powiedzieć, jak on wygląda, bo... Puk, puk. Dobry. Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Przyszedłem odebrać swoje normalne ciuchy. To będzie 100 zielonych. Chyba ci... Wal się na ryj. Ja co? Nie, nie widziałam tego. Wrzuć to, szpato! Ja chcę moje ciuchy! Tylko... Dalej! 100 miałem mu zapłacić, no czajcie? Przecież już mleko jest tańsze. Trzeba się przebrać. Broń nie zabija ludzi. Ja to robię. Bardzo... Bardzo. Hehehe. Było kick me. Co ty chcesz? Dobra, czym się... Wiesz może, która godzina? Pękła sprężyna, koleś. A, przy okazji zobaczymy, co tam słychać w bibliotece. Jeszcze raz mówię, ja tylko chciałem oddać książkę. A to, co z tego wynikło, no to wyniknęło, no to... Wyniknęło, no to... No nie wiem, no... Samo tak jakoś głupio wyszło. Ja w tym nie maczałem palców, nie... Jestem... Kulturalna osoba. Nie używająca przemocy. O, choinka. Chyba, że się nadarzy jakaś okazja i potrzeba. Ale to wiecie. To jest... Dobra, może skończę produkowanie się, bo tutaj widzę jakieś... Czwórka, czwórka, czwórka. Wyjemy. No to najpierw sobie kup kamerę. Podejrzany za się... Stój, bo stój spokojnie, by dać się zakuć. No chyba was powaliło, ludzie. Gdzie są te choinki walone? Nie. To chociaż... Nie. Tutaj przeczekam, może tutaj mnie nie będą ganiali, tak? Ale chyba dobrze idę po te choinki.
Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 10 zielonych. No chyba nie. Wow! Nie. Nie tykać, nie tykać. Nie tykać mnie. No, to dopiero jest reforma systemu opieki społecznej. No, żebyś wiedział, koleś. To jest ta właśnie ta reforma. Przechodzę. To se przechodź, co mnie to obchodzi. Uwaga! O, dobrze idzie puchynki, tak? Dobrze, dobrze. Środa, to jeszcze mamy... Myślę, czy by nie zrobić dwóch odcinków, czyli do czwartek i piątek, trzech odcinków, a w trzecim taki już specjalny odcinek, w którym będzie mała niespodzianeczka dla was, ale to się okaże w nadchodzącym czasie. Jeszcze szybki zapis. Nie ta. Taki jest. Nie ta. Nie sądzę. Jaja se szmato robisz. Ej! Ja tylko cię prowadzam. O! O, to będzie ta. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Czas do domu. Miło wiedzieć. Te! Zyga! On się gapi na moją ulubioną chojankę! No to Wiesiek, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? E, Wiechu! Otworzymy jego prezent? Zrobię mu takie bobo, że będzie piszczał jak kura! Znowu te wsiury. Użyłem fajkę, kurde! Czuję się świetnie. Dobra, dylu robimy i... kończymy ten dzień. A Champ niech się z nimi bawi tam. On, Champ jest od wszystkiego. Co jest? What the fuck? Nie ma granatowania się tutaj. Dobrze, ja idę w ogóle dobrze. No to czas do domu. No i zapraszamy do domu. Jeszcze tutaj jakiś może tekścik powie nasz koleś? Choinka! Już przepraszam. Nie mogę doczekać ubrania w mikrofon. Spoko, wiesz, tania była. To w końcu lipiec, nie? Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj.
Nasze wybory kształtują przyszłość! Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? Zapytałem, czy mamy piwo. Chyba nie słyszeliście tego. Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego puknięcia w mikrofon. Co tam mamy w czwartek do zrobienia? To zielsko nieźle się rozrosło. Będę potrzebował czegoś super mocnego. No, to zobaczmy. Będzie hardcore. A, Croci! Najlepsza zabawka w tym roku. Mam nadzieję, że zostało im trochę. To już będzie też hardcore. A, i steki na grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Gdzie to było? W Rzeźnie, prawdopodobnie. Muszę pójść tutaj. Skoro wszystkie wozy w tym mieście to wybuchowe pudła, nie wiem dlaczego się tym zajmuję. Ale co złego może mi się stać na posterunku, No tobie to się nic nie może zdarzyć złego na posterunku. Ale policjantom to całkiem co innego, wiesz? Gotowy? To jazda! Jeszcze tylko przejrzymy dzisiejszą prasę. Co tam mamy? O, Croci ma swój dzień. Liczy się... Dlaczego zdaje mi się, że burmistrz ma udziały w fabryce zabawek? Pewnie fabryka na palmu jest zblazowany i cyniczny. Ostatni dzień. Wojsko prosi o pomoc w poszukiwaniu nieuchwytnego zabójcy. No nie wiem właśnie, kto to może być. Zapasy. Konwent Słot trwa? Nie mówcie, że Słot będzie biegało po mieście. Czyli Słota też trzeba będzie sprzątnąć. Dobra, to już koniec środy, początek czwartku, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam i na razie.